Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bangrotech. Dzisiaj mam dla Was fajną propozycję prezentu świątecznego, jeżeli nie wiecie co kupić, czy chociażby chłopakowi, dziewczynie, mężowi, żonie, babci, może nie, ale ciotce, wujkowi, czy kogo tam macie w rodzinie, moi drodzy. Bardzo fajna rzecz, która naprawdę osobiście bardzo mi się spodobała. Jest to podstawka pod laptopa, ale nie chłodząca, tylko taka podstawka, żeby się Wam wygodniej pracowało. Zapraszam Was do oglądania. No i moi drodzy, dzisiaj unboxingu nie będzie, bo nie mamy co tutaj unboxować, dlatego że w środku mamy tylko i wyłącznie coś takiego. No i generalnie podstawka właśnie tak wygląda, bardzo tutaj obszerna jest, ona mieści laptopa 15 cali ze spokojem. Nawet nie wiem, tam nie było informacji o tym, że 17, ale 17 nie zmieści. Maksymalny rozmiar według mnie to jest 15, dlatego że już tutaj mamy bardzo mało miejsca. No i co mamy, moi drodzy? Mamy tutaj naprawdę kawałek drewna, nie wiem, deski, sklejki. W każdym razie jest to ładnie oklejone, jeżeli to jest tak, to jest okleina. Fajnie oklejone, kolor, no kolor taki jakiś orzech, jasny bardzo. Dodatkowo mamy przestrzeń roboczą do naszej myszki, więc tutaj duży plus za to, że możemy dodatkowo myszki używać, fajna powierzchnia. Mamy tutaj wycięcie na tablet, możemy sobie tutaj włożyć tablet, tutaj możemy włożyć naszego smartfona. Dodatkowo, moi drodzy, to jest mega fajnym plusem, mamy podstawkę pod nadgarstki. No rewelacja, pracujemy, mamy laptopa i naprawdę ta podstawka, muszę Wam powiedzieć, że daje radę. Dodatkowo z takich tutaj fajnych rzeczy mamy uchwyt, żebyśmy mogli tą podstawkę przenosić. Ona sama w sobie nie jest jakoś tam mega ciężka, naprawdę ze spokojem da się ją przenieść. A od spodu mamy tutaj obszyte materiałem całość, a tutaj mamy takie dwie poduchy, które są bardzo miękkie, dlatego że takiej podstawki właśnie możemy używać czy to w łóżku, czy to na kanapie. No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę używa się jej dość wygodnie, fajnie jak pracujemy, możemy sobie tutaj położyć laptopa, leżymy w łóżku, siedzimy na kanapie, kładziemy to sobie na kolanach, tutaj mamy przestrzeń roboczą na myszkę i ze spokojem możemy sobie na tym pracować. No muszę powiedzieć, że naprawdę jestem zaskoczony tym produktem. Wydaje mi się, że fajna rzecz, jeżeli pracujecie na laptopie, używacie laptopa, nawet ja używałem tego przez jakiś czas tutaj właśnie na biurku, no i generalnie muszę Wam powiedzieć, że nawet na biurku trzymając, fajne takie podwyższenie do laptopa. No oczywiście nie jest to chłodzące, fajnie by było, jakby do tego był jakiś dołączony tutaj akcent właśnie chłodzenia, ale ze względu na to, że jest to, moi drodzy, obszyte i ma to służyć głównie wygodzie, typu trzymamy go na kolanach, na kanapie czy na łóżku, z tego tytułu nie ma tutaj żadnych wentylatorów chłodzących. No i moi drodzy, tutaj oczywiście jeden minus, który razi mnie w oczy od samego początku, to tutaj źle przyklejona ta podkładka, ten kawałek materiału na naszą mysz. Ona tutaj widać, że odchodzi w każdym narożniku, tutaj na bokach jest źle przyklejona, tutaj trochę się pofałdowała, więc nie fajnie to wygląda, ale jak na razie nie odpada, więc jak na razie jest ok. Później by trzeba było to po prostu jakoś przykleić. No i dobra, część praktyczna. Częścią praktyczną jest umieszczenie tutaj smartfona. Taram, wygląda spoko, trzyma się, o, powiedzmy, ujdzie, przechyla się w tą stronę, szkoda, że nie w drugą, bo by było wtedy o. No w sumie tak powinno być, no bo na co mi tak trzymać smartfona? No zobaczcie. No mogło być w drugą stronę, dobra. No i co, laptop, idziemy po laptop i zobaczymy jak to wygląda. Tu jest, moi drodzy, tu zasłużony mój Asus, który przeszedł już niejedno. No i zobaczcie, tutaj go ustawimy w ten sposób. No i mieści się idealnie. To jest 15,6, czyli standardowy. 17 się tutaj na pewno nie zmieści. No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę spoko. Spoko, robi to dobre wrażenie i wydaje mi się, że
do pracy, czy nawet tak, żeby sobie zagrać w grę jakąś tam okazjonalnie, nie oczywiście sportowo czy rankingowo, ale żeby sobie zagrać w grę, tej myszy tutaj na tym możemy używać. Na pewno do pracy w zupełności wystarcza, tym bardziej, że mając chociażby tak jak teraz na biurku, siadając sobie wygodnie, naprawdę muszę Wam powiedzieć, że konkret się patrzy na taki monitor. No naprawdę jest to rewelacja. O. Aktualizować się chce do 11. Właśnie, używacie Windowsa 11? Przy okazji dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat tego systemu, co Wam się podoba, co się zmieniło, a co Wam się nie podoba. Ja na ten moment zostaję tutaj, kliknę sobie, że nie, o ile jest odrzucił aktualnienie, zostanę sobie na Windowsie 10. No i moi drodzy, tak prezentuje się ta podstawka. Wydaje mi się, że urządzenie naprawdę jest spoko, zależy też od kwoty, bo tutaj jeżeli chodzi o cenę tego urządzenia, no widzicie, prowadzę kanał technologiczny, gdzie mam same urządzenia i taki już nawyk. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę, moi drodzy, że za 200 parę złotych, bo tak widziałem na Amazonie, to jest grubo przesadzone, naprawdę. Natomiast takie 120, 130, spoko cena, naprawdę. Wydaje mi się, że nawet była promocja na PP, że nie wiem, musielibyście sprawdzić, chyba za 59 zł można było, czy tam 69, można było to kupić. To już naprawdę mega dobra oferta. Natomiast, tak jak mówiłem, no 200, 250, 180, no za grubo. 120 ze spokojem bym dał na taką podstawkę, bo robi naprawdę niezłą robotę. No i co więcej, moi drodzy, tak prezentuje się podstawka, tak prezentuje się ja, tak wyglądał film. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat tego urządzenia. Jak Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, koniecznie subskrypcję na kanale oraz dzwoneczek, moi drodzy, żebyście byli na bieżąco, żeby te powiadomienia Wam się pojawiały. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.